podobnie jak wulgarny Craig Clayton, ty również staniesz się pamiątką w mojej galerii chwały. Wkraczamy w nową erę. Erę czystości, dyscypliny i nauki. Chwila twojej śmierci stanie się początkiem nowej epoki. Teraz zamierzasz zrobić? Teraz zabiję cię naprawdę! Na zawsze! Porażkę, co?
bywać nieuniknione. To agresywna ignorancja, bezcelowa szarpanina, oto cech ludzkości, których mi będzie brakowało. Co dalej? Masz się trzymać, Walker!
Oddychaj! Oddychaj! Walker? Walker! Trzymam cię, bracie! Widzisz? Mówiłem przecież, że da radę. Potrzeba było tylko odrobiny koktajlu do przeprogramowania nanotrytów. No widzisz? Poszczęściło się. Lecz jeśli dzięki mnie ratunek otrzymuje Walker, to być może ktoś mógłby uratować w ten sposób również Crossa. Wciąż jestem wam potrzebny. Kula, dawaj, ruszamy! Witaj wśród żywych. Jak to strażnik, zawsze w gotowości. Wiesz, sztylet doskonale zadziałał. A klony Crossa są załatwione. Wszystkie, o których wiemy. Szkoda, że prawie straciliśmy i ciebie. Kwasir ryzykował twym życiem. Serum, które zabiło Crossa, mogło zabić i ciebie. Doktor zdołał jednak odwrócić proces, gdy przyniosła cię Lili. I miał szczęście. Lili była gotowa odstrzelić mu ten drogocenny łeb. Gdy się ockniesz na dobre, będziesz mieć w Vineland dużo strażniczej pracy. Ale na razie spokojnie odpoczywaj. Walker, nie próbuj nic mówić. Będę tu z tobą. Gdy wydobrzejesz, czeka cię bardzo dużo roboty. Jesteśmy pod wrażeniem, Walker. Władza się już nie pozbiera. Czas odbudować świat. Ale ty i tak masz roboty pod dostatkiem. Skoro nie ma więcej strażników, zajęć ci pewnie nie zabraknie. Zawsze gdzieś czai się zagrożenie. O tak, to prawda. Nie ma już Crossa, Clegg Clayton też zniknął. Ale na pewno ktoś to wykorzysta i znów zacznie robić syf na pustkowiach. Muszę iść, inni czekają. Wiem. Powodzenia. Walker. Walker, chciałam cię o coś spytać. Znasz jakieś moce nanotrytowe? O tak, mam kilka asów w rękawie. Tak też sądziłam. I podejrzewam, że chcesz ich więcej. Tak się składa... Nie do wiary, że groziłaś Kwasirowi bronią. A ja nie wierzę, że pozwolili temu psycholowi odejść. Może zniszczyć nas w każdej chwili. Stworzyć superwirusa, nową wersję mutantów, jakąś wielką bombę, truciznę. Wiem, jest cwany. Ale mamy większe zmartwienia, co? Po walkach na pewno zapanował chaos. Grupy bandytów podniosą swoje łby. Niedobitki z machiny wojennej władzy też kręcą się bez celu po pustkowiach. No to do roboty. Clayton, rozbiłem bank. Czeka tu na nas cała nieotwarta arka. Problem w tym, że zaskoczyły na scenie śmiertelne dumki. Wybiły mi połowę ludzi. Musisz podwoić stawkę, albo sprzedam informację komuś, kto chętniej sięga do kieszeni.